Wystawa prezentuje zarówno zestawy, jak i figurki. Skupiamy się jednak na figurkach, bo to w ogóle było pierwsze. Cały pomysł od figurek. Mamy 12 tysięcy figurek, wszystkie zgodne z odpowiednimi wytycznymi kolekcjonowania, pasujące do zestawów lub wydane w jakiejś tam formie gratisów czy podarunków dla dziennikarzy. Wszystko to jest. Oczywiście są też te zestawy. Zestawy w znacznie mniejszej ilości, bo około 400, natomiast wyselekcjonowane zestawy takie naj. Największe, najcenniejsze, najrzadsze, ponoć najładniejsze, bardzo ciekawych rzeczy. No to jest pełna kolekcja figurek z konferencji w San Diego Comic Con. Mamy figurkę, która była w kosmosie 5 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To było hobby. Zaczęło się od jednej figurki, a skończyło się właśnie na 12 tysiącach. Natomiast pomysł już na wystawę to wręcz taka potrzeba chyba ludzi na grupach, na Facebooku, bo jest masa takich grup pasjonatów kolekcjonowania klocków, budowania, zbierania figurek i tam sporo osób pytało, czy w ogóle można gdzieś zobaczyć kolekcję. Co tu jeszcze poza wystawą jest? No to mamy bardzo fajnie wyposażony sklep, gdzie nie tylko mamy zestawy nowe, ale również starsze, takie trudno dostępne, które już nie są sprzedawane w normalnej sprzedaży, ale również można u nas dostać właśnie takie zestawy, jak również mamy największą, według opinii również Lego Masterów albo innych takich fanów, największą ściankę z klockami na wagę. Mnóstwo rodzajów, posegregowane według kolorów. Każdy sobie wybiera, jaki klocek chce, do kubeczka i można kupić to na wagę. No i również figurki można kupić, to też jest bardzo rzadkie, jeśli chodzi o na przykład taki typowy sklep Lego. No, na pewno to jest fenomen. No, to jest marka, która zachwyca od najmłodszego do najstarszego. Ja osobiście ten fenomen widzę w pewnej możliwości tworzenia. Tak? Z praktycznie kilku klocków można tworzyć niesamowite zestawy. My tutaj mamy zestawy, które faktycznie zostały wydane w takiej formie, jakiej są prezentowane, ale są wystawy budowli, autorstwa przeróżnych ludzi, więc ta kreatywność, myślę, i pobudzanie tej kreatywności to fenomen. Myślę, że wielkość zestawów, bo powiem szczerze, że jak wchodziłem w ten świat, jak również jeśli chodzi o rodzaje, tak? Ale wielkość zestawu. Nie spodziewałem się, że jak postawiłem u siebie nawet w domu niszczyciela gwiazd, na przykład ze Star Warsów, to nie miałem gdzie go położyć, bo był tak duży. No i również jeśli chodzi o profesjonalizm Lego, bo naprawdę niektóre zestawy są tak profesjonalne, tak dopracowane, że można właśnie tutaj niektóre zobaczyć, na przykład nie, maszynę do pisania, która się rusza, fortepian, który gra. I również pod kątem przedstawienia ze świata, na przykład filmu, zestawy, które właśnie u nas są, tak? Że dopracowane szczegóły, naklejki, które są bardzo szczegółowe. To mnie na pewno zaimponowało. No i oczywiście ilość figurek, tak? 12 tysięcy egzemplarzy, które przedstawiają naprawdę spektrum świata właśnie tego, jak przedstawia Lego. Jeśli chodzi o godzinę otwarcia, to w tym momencie mamy poniedziałki techniczne, takie również dla zorganizowanych grup, a mamy czynne od wtorku do niedzieli od godziny 10 do 20.